Dariusz Łomowski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumenci, kupując masło, powinni wiedzieć, że jest to produkt, który ma swoją ustaloną przez prawo definicję i musi tam się znajdować od 80 do 90% tłuszczu mlecznego, do 16% wody i do 2% tak zwanej suchej masy beztłuszczowej. Ta definicja nie przewiduje żadnego dodatku tłuszczów roślinnych do masła. W związku z tym na rynku powinno istnieć tylko takie masło, które jest wyprodukowane z tłuszczu mlecznego. Legalnie na rynku mogą natomiast również być dostępne tak zwane miksy tłuszczowe. I to są również produkty spełniające taką samą funkcję jak masło, tyle tylko, że do ich wyprodukowania używa się tłuszczu roślinnego, na przykład oleju palmowego albo różnego rodzaju olejów roślinnych. I te produkty, oleje roślinne, są tańsze niż tłuszcz mleczny. Bardzo często zdarza się, że konsumenci na półce z tłuszczami do smarowania, wszystkimi, nie są w stanie rozróżnić, który produkt jest masłem, a który produkt jest miksem tłuszczowym. Sądy w wielu wyrokach oceniły, że konsument jest wprowadzany w błąd w sytuacji, kiedy na przykład na opakowaniu miksu tłuszczowego pojawia się wizerunek krowy albo wizerunek drewnianego skopka, którym czerpie się mleko przy produkcji prawdziwego masła. Konsument niestety musi uważać na te oznakowania. Konsument nie powinien być również wprowadzany w błąd przez inne praktyki marketingowe, bo zdarza się, że na półce znajdziemy margarynę z dodatkiem masła. I ile tego masła tam w środku jest? Proszę sobie wyobrazić, że to może być rząd wielkości 1 albo 2%. To praktyka marketingowa, której przedsiębiorcy nie powinni stosować, dlatego że ten 1% masła, on absolutnie nie zmienia ani smaku tego produktu, ani faktycznie może nie wpływać aż tak bardzo mocno na wybór konsumentów, bo jeżeli ktoś chce kupić masło, to kupi sobie masło, a nie margarynę z jego dodatkiem. Inną z praktyk marketingowych może być tak zwany downsizing. Konsumenci są przyzwyczajeni do tego, że kostka masła zawiera 200 gram tego produktu. A zdarza się, że te kostki masła, choć wyglądają na półce tak samo, one mogą zawierać mniej tego masła i wówczas konsumenci powinni być szczególnie wyczuleni na tego rodzaju praktyki. Jacek Marczak, starszy specjalista w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, delegatura w Bydgoszczy. Prezes UOKiK stwierdził, że producent masła Masmal Dairy w Grudziądzu wprowadza konsumentów w błąd co do swojego produktu masło ekstra. Praktyka narusza zbiorowe interesy konsumentów i polega na oznaczaniu jako masło produktu, który zawiera tłuszcze roślinne. Zgodnie z prawem masło powinno być wyprodukowane wyłącznie z mleka i zawierać minimum 80% tłuszczu mlecznego. W jego składzie nie może być tłuszczów roślinnych, a maksymalna dopuszczalna ilość wody wynosi 16%. W składzie masła ekstra natomiast, wyprodukowanego przez Masmal Dairy, wykazano m.in. właśnie tłuszcze roślinne i zbyt wysoki procent wody, a zatem nie powinno być oznaczane jako masło. Główny materiał dowodowy stanowiły wyniki badań próbek masła produkcji Masmal pobranych przez Inspekcję Handlową w latach 2012-2013 w kilkudziesięciu punktach handlowych na terenie niemal całego kraju. Masmal Dairy nie przedstawił wiarygodnych dowodów na zaprzestanie nieuczciwej praktyki. W swojej decyzji prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorcę ponad 1 400 000 zł kary.